Żeby nie było, ja mam dzisiaj świadków, że dmuchałem pod narty, nie w plecy. No i, ale to słabo, słabo no. Słabo, no nie, za mało ludzi po prostu było. Jaki ten dzień? Wiatr wszystko zepsuł? Znaczy nie, nie mogę powiedzieć, że to jest wszystko wina wiatru. No prawda jest taka, że też może i razem z Kamilem nie mieliśmy szczęścia do warunków dzisiaj. Ale mam świadomość tego, że nawet przy tych warunkach mogłem w pierwszej serii skoczyć lepszy skok po prostu i byłoby parę metrów dalej. No to zupełnie byłaby inna sytuacja, ale no cóż, trzeba to przeanalizować na spokojnie. Myślę, że jest pozytyw tego, że jednak w drugiej serii ten skok wyszedł już dużo, dużo lepiej. No i przy kolejnych startach trzeba od tego poziomu po prostu wyjść. A tak na gorąco, co szwankowało u Ciebie w ten weekend? Bo i wczoraj byłeś nie do końca zadowolony, i przedwczoraj, i dzisiaj. To był zawsze jeden i ten sam problem? Z grubsza tak, no bo to jest taki ten mój w sumie stary błąd, że jednak troszeczkę za bardzo zabierałem klatką z progu. No i tak jak w tej pierwszej serii, no była wysokość, ale co z tego, brakowało prędkości, jeszcze do tego tylny wiatr, więc no ziemia się zbliżała nieubłaganie, także i tak cud, że doleciałem do czerwonej chociaż, no ale no cóż, teraz tak jak mówię, no trzeba to na spokojnie przeanalizować i kolejnym razem już wyjść z tego dobrego poziomu. Zastanawiam się, czy to jest też kwestia specyfiki skoczni, to znaczy, czy to jest nie też... słyszę jeszcze raz. Mówię, zastanawiam się, czy to też jest kwestia specyfiki skoczni, to znaczy, czy za tydzień w Lahti po zmianie obiektu te problemy mogą zniknąć jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, czy to bardziej ty musisz się ogarnąć, mówiąc nieładnie. Znaczy, myślę, że jednak z moim podejściem i w mojej sytuacji lepiej będzie, jeżeli to ja nad tym aktywnie popracuję, a nie będę czekał, czy aż mi to skocznia naprawi. No bo prawda jest taka, że ta skocznia jest inna, ale no, też jest taka prawda, że na każdej skoczni trzeba skakać bardzo podobnie te dobre skoki i wtedy leci. No nie ma znaczenia, jaka to jest skocznia. Więc no jednak tutaj będzie praca nad sobą, a nie czekanie na skocznię. No i bardzo dobrze, niech ta praca przyniesie efekty. Widzimy się w piątek w Lahti. Dziękuję. Dzięki.